Chwalimy się nim przed mieszkańcami innych miast i krajów. Wrocław, nazywany przez Normana Davisa mikrokosmosem, to miasto noszące wiele imion w wielu językach. To miasto, które ma ponad 1000-letnią tradycję. Nie zbudowaliśmy go my czy nasi rodzice, choć ciągle je rozbudowujemy. Nie zbudowali go także nasi dziadkowie, choć podkreślałem to już dzisiaj, odbudowywali go z całą pewnością, z miłością właśnie, z wojennych zniszczeń. I w tym właśnie Wrocławiu spotykamy się przecież w murach kilkusetletnich świątyń. Odnawiamy często ponad stuletnie kamienice. Wznosimy pomniki wspólnej pamięci i pielęgnujemy cmentarze różnych religii i różnych narodów. Moi drodzy, historia Wrocławia, historia naszego miasta sięga dużo dalej niż te 75 powojennych lat, które upamiętnimy w sposób szczególny w przyszłym roku. Chcę powiedzieć Państwu o pewnej odpowiedzialności za tą właśnie historię. Historię, która w różnych przedziałach czasu lubi jednak czasami zataczać koło. 11 listopada świętowaliśmy ważny i piękny dzień, 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To radosne święto rozpoczęło się we Wrocławiu w ratuszu śniadaniem ze środowiskiem kombatanckim. Następnie kontynuowaliśmy je radosną paradę z Centrum Historii Zajezdnia, które pokazuje, jak to miasto się zmieniało, jak jego mieszkańcy się zmieniali. Kontynuowaliśmy je w radosnej paradzie niepodległości z uczniami, z całymi rodzinami na jakże wymowny w nazwie Plac Wolności. Tam właśnie zakończyliśmy, przynajmniej w moim patrzeniu na ten dzień, pierwszym wrocławskim biegiem niepodległości, w którym wzięło udział ponad 3000 zawodników. Niesamowita sportowa, ale i patriotyczna atmosfera na wrocławskim rynku, jakiej ja dawno nie widziałem. A kiedy staliśmy, czekając na wystartowanie maratonu i kiedy śpiewaliśmy tym największym chyba chórem Mazurka Dąbrowskiego, to naprawdę ciarki przechodziły. Wszystkie inne wydarzenia tego wieczoru chciałbym przykryć zasłoną milczenia. Ale jak mówiłem kilka dni wcześniej, podczas rocznicy Nocy Kryształowej, nie wolno nam milczeć. Z rodzinnego domu wyniosłem naukę o trzech wymiarach patriotyzmu. Przejaw pierwszego wspominaliśmy całkiem niedawno w Bredzie, naszym mieście partnerskim, celebrując 75. rocznicę wyzwolenia miasta przez generała Maczka i jego żołnierzy. Wiecie Państwo, co najmocniej wspominają dzisiaj mieszkańcy Bredy? To, że podczas wyzwalania nie zginął nikt z ludności cywilnej, a także dzięki temu manewrowi, który zastosował generał Maczek, miasto nie zostało zniszczone, choć to była przecież armia pancerna. A wiecie Państwo, jak mówił do swoich żołnierzy generał Maczek? Mówił tak: idąc do pierwszej bitwy, będziemy żądali rachunku za całe 5 lat wojny. Nie znaczy to jednak, że macie stosować barbarzyńskie metody walki. Bijcie się tak, jak bił się zawsze żołnierz polski w ciągu całej naszej historii. Bijcie się twardo i bijcie się po rycersku. Moi drodzy, w mojej rodzinie to ważne słowa. Mój dziadek i jego bracia walczyli w armiach generała Andersa i generała Maczka. Jesteśmy z nich dumni. I dlatego, moi drodzy, szlak mnie trafia. Szlak mnie trafia, kiedy widzę, jak pod sztandarami, pod którymi oni walczyli, a ich koledzy tracili życie, bijąc się z godnością i bijąc się właśnie po rycersku, jakieś bandziory wykrzykują, kto jest Polakiem, a kto nim nie jest, atakując przy tym przedstawicieli policji. Przepraszam. Z szacunku dla flagi Polski, z szacunku dla właśnie odważnych ludzi. Ja nie mogę się na to zgodzić.
Moi drodzy, drugi wymiar patriotyzmu wielu z nas pamięta z własnego już życia. To ten, który kazał nam zatroszczyć się o wyzwolenie Polski spod rządów komunizmu. Patriotyzm solidarności. Nasi rodzice i my sami dobrze zdaliśmy ten egzamin. Także mój tato, który gdzieś tutaj siedzi na sali, był silnie zaangażowany w działalność Solidarności jako przewodniczący jednego ze związków w starej PRC. I od niego uczyłem się tego drugiego rodzaju patriotyzmu. Nam wszystkim przypomniał o nim mijający rok i 30. rocznica częściowo wolnych wyborów. 20-lecie obecności Polski w NATO i 15-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej. A w przyszłym roku czeka nas piękny jubileusz 400-lecia Solidarności. Moi drodzy, i trzeci wreszcie wymiar patriotyzmu to patriotyzm naszych czasów. Gdy szczęśliwie, tak jak tu siedzimy, szczęśliwie, nie musimy sięgać po broń, aby walczyć o niepodległość. Nie musimy wyzwalać się spod obcych rządów. Ale to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za Polskę. Przeciwnie. Tym bardziej musimy być za nią odpowiedzialni. Za jej dalsze budowanie i za jej wizerunek. Jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy za Polskę właśnie przelewali swoją krew. Tego wymiaru patriotyzmu uczyć się musimy sami i musimy uczyć go innych. Chcę powiedzieć, że to nie noszona na ramieniu opaska, nie flaga trzymana w zaciśniętej pięści, nie wykrzykiwane słowa Mazurka Dąbrowskiego stanowią o patriotyzmie. Chcę bardzo głośno opowiedzieć i zaprotestować. W niektórych przypadkach te ważne symbole i słowa są właśnie szargane przez pseudopatriotów, szkodzących wizerunkowi Polski i Wrocławia. W istocie hasła niegodne, hasła obraźliwe, pełne nienawiści profanują biało-czerwone barwy i honor, o który upominał się m.in. generał Maczek. Chcę wreszcie powiedzieć, że we Wrocławiu nie będzie przyzwolenia na takie zachowanie. I to miałem na myśli, gdy upamiętnialiśmy ofiary Nocy Kryształowej 9 listopada. Mieszkańcy, raz jeszcze, mieszkańcy niemieckiego Breslau, ogarnięci szaleństwem faszyzmu, wystąpili przeciwko innym mieszkańcom Breslau. Działo się to w hitlerowskich Niemczech, odpowiedzialnych za Noc Kryształową, tych samych hitlerowskich Niemczech, które skazały Breslau na zagładę. Ale znamy dobrze historię. Wiemy, jaką rolę w tym łańcuchu szaleństwa, co ważne, odgrywali zwykli ludzie. Bo tamta historia, moi drodzy, i pamiętajmy o tym proszę, tamta historia zaczęła się właśnie od manifestujących na ulicach ludzi. Od ludzi, którzy manifestując wznosili pełne nienawiści hasła, szukających wroga, winnego, tchórza, szukających obcego, kogoś spoza swojego plemienia, swojej religii, swojego kraju. Marszom tym, moi drodzy, także towarzyszyły flagi. Podniosły śpiewy i jakże dostojna oprawa. Towarzyszyli też ludzie, którzy stojąc z boku, po prostu nie zabierali głosu. Także ci ludzie, a może przede wszystkim ci ludzie, przyczynili się do upadku i zniszczenia Breslau. Także ci ludzie przyczynili się do szaleństwa II wojny światowej. I tak, powtórzę to dla osób nierozumiejących głębszej analogii. Wojny, której Polska była ofiarą. My, dzisiaj, mieszkańcy powojennego polskiego Wrocławia, przechadzamy się przecież uliczkami pamiętającymi tamte wydarzenia. Widzimy, jak na Łąkowej ruiny zniszczonej wówczas synagogi. Naszą odpowiedzialnością dzisiaj jest nie dopuścić, aby podobne wydarzenia powtórzyły się kiedykolwiek. Naszą odpowiedzialnością jest reagować na te wszystkie złe słowa. Nie stać z boku, tak jak tamci stali. Nie milczeć. Wrocław, proszę Państwa, będzie reagował na złe i głupie słowa.
niezależnie od tego, jak będą nas, mnie za to nazywać i czym będą nam grozić. Musimy dać odpór po prostu złym słowom. To jedna z moich, moi drodzy, najważniejszych deklaracji dla Państwa na najbliższe lata. Jako prezydent Wrocławia, któremu powierzono troskę o miasto, nie zrezygnuję z tej odpowiedzialności. Po prostu z niej nie zrezygnuję. Nienawiść zniszczyła niemiecki Breslau. Wrocław dzisiaj chcemy budować z miłością. Zapraszam Państwa do współtworzenia właśnie otwartego i radosnego Wrocławia. Takiego jak ten, który widzą teraz Państwo na zdjęciach za mną.